Adam, debiutancka bramka, która jak się okazała pozwoliła nam zagrać w dogrywce, strzelić cztery karne i w efekcie czego jesteśmy w 1/8 finału Pucharu Polski. Chyba radość odczuwasz po tym spotkaniu? Na pewno. No, pierwszy gol w debiucie zawsze cieszy. No wiadomo, później był karny, trochę niedosyt, bo mogliśmy ten mecz wcześniej zakończyć i spokojnie prowadzić grę do końca, no ale szczęśliwie z happy endem wracamy do Krakowa. Czy ta dogrywka w kontekście zbliżających się derbów to no, coś najgorszego, co nam się mogło przytrafić? Nie, myślę, że nie. No, wiadomo, każdy piłkarz lubi grać co 3 dni i myślę, że tu dobra regeneracja i gramy już w sobotę, także dalej do przodu. W tym meczu było wszystko, czerwone kartki, żółte kartki, karne, mnóstwo karnych. Trener Probierz narzekał na was, że dużo piłek gracie powietrzem. Czy pracujecie nad tym na treningach, żeby właśnie te piłki kierować dołem boiska, a nie w górze? Bo padło tutaj słowo, że gracie w rugby, a nie w piłkę nożną. No tak, no trener Probierz cały czas wymaga, żebyśmy grali ziemią, nie kopali do przodu bezsensownie, ale jeszcze się zgrywamy, wiadomo, to są dopiero początki, pierwsze kolejki, także myślę, to, że z meczu na mecz jeszcze będzie to lepiej wyglądać.